Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wykres funkcji kwadratowej f od x równej minus x kwadrat plus 1 ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu. Zacznijmy od znalezienia wierzchołka tej paraboli, bo to jest funkcja kwadratowa. Przypominam, wierzchołek paraboli on ma współrzędne p i q. Wzór na p to było minus b na 2a, wzór na q to jest minus delta podzielić na 4a. No to nasze p. Nasze p to jest minus b na 2a, no to sobie zapiszmy naszą funkcję f od x równo minus x kwadrat plus 0x plus 1. Nasze a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli to jest minus 1x kwadrat, czyli nasze a to jest minus 1, nasze b to jest 0, nasze c to jest 1. I teraz co robimy? No to postawiamy minus b na 2a, no to jest po prostu 0 na 2, czyli 0. Nasze p to 0. Nasze q to jest minus delta na 4a, no to policzmy szybko deltę. Delta, czyli b kwadrat minus 4ac, to się równa 0 do kwadratu, czyli 0. Odjąć 4 razy a to jest minus 1 i razy c, czyli razy 1. To się równa. Minus i minus daje plus, czyli mamy 4 razy 1 to 4 razy 1 to jest 4. Nasza delta to są 4 jednostki. Czyli postawiamy ją w to miejsce i mamy wtedy minus 4 podzielić na 4a, czyli dzielimy sobie na minus 4. Zatem minus 4 na minus 4 to jest 1. Czyli wierzchołek naszej paraboli, on ma współrzędne 0, albo tutaj napiszmy 0 i 1. No to naszkicujmy sobie, oj, ta linia nie jest, no ta troszkę lepsza. Tu jest oś x. Coś dzisiaj krzywo mi te osie wychodzą. Tu jest oś y. Funkcja kwadratowa ma tak. Wierzchołek w punkcie o współrzędnych 0, 1. Czyli gdzieś tutaj ma ten punkt o współrzędnych 0, 1. I ramiona funkcji idą do dołu, ponieważ a jest tutaj ujemne. Czyli jeśli a jest mniejsze, a jest ujemne, to z tego wniosek, że ramiona funkcji idą do dołu. Czyli wykres naszej funkcji jest mniej więcej taki. No i teraz wykres funkcji kwadratowej ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu. No to weźmy po kolei może od końca. Y równa się 1. Prosta y równa się 1 będzie na niebiesko. To jest taka prosta. Ile ona ma punktów wspólnych? Ma tylko jeden punkt wspólny, czyli odpada, bo my chcemy dwa punkty wspólne. Odpowiedź C. Y równa się minus 1. Tu jest minus 1. Prosta przechodząca przez minus 1 ma faktycznie raz, dwa punkty wspólne, czyli tu jest odpowiedź C pasuje. B to jest x równe 1, to byłaby prosta pionowa, ona miałaby jeden punkt wspólny. I A, x równe minus 1, prosta pionowa przechodząca przez minus 1, to byłaby jakaś taka prosta, też byłby jeden punkt wspólny, czyli odpada. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.